Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym przeglądzie newsów. Zaczynamy. Zaczniemy od Grantu Gizmos 7, które na Metacriticu jest bombardowane negatywnymi ocenami. Na obecną chwilę tytuł ten ma bodajże dwa punkty. To najniżej oceniana część serii, która ma już 25 lat. A co tak nie zadowoliło graczy? Zaczęło się dość niewinnie, czyli horrendalnie drogie auta. I aby zdobyć wymarzoną furę, trzeba spędzić mnóstwo czasu na torze. Co gorsza, Sony, dolewa oliwy do ognia, i nadal w grze możemy kupić te samochody za prawdziwe pieniądze. I albo płać, albo mozolnie zdobowej kredyty na pojazd. Ostatni patch jeszcze bardziej wkurzył graczy i zmniejszył wygrane za wyścigi. W sumie trochę tego nie rozumiem. Społeczność ma rodzinę ten aspekt, a japoński gigant jeszcze bardziej zaognia konflikt. No i ostatnie problemy z serwerami gry, które odcięły graczy od sporej zawartości gry. To wszystko przelało czarę goryczy. Niestety seria ta boryka się jeszcze z jednym i to dużym problemem. Brak rozwoju. Wciąż seria Gran Turismo myśli, że są lata 90. ubiegłego wieku i liczy, że oddanie fani marki przymkną na to oko. Druga odsłona Star Wars Jedi: Upadł w zakon prawdopodobnie zostanie zapowiedziana na Star Wars Celebration. Impreza odbędzie się od 26 do 29 maja, a przynajmniej takie są plotki. Mam nadzieję, że druga część naprawi kilka wad jedynki i na przykład nie będzie tego wkurzającego backtrackingu. Nowy filmowy Batman, według plotek, ma pojawić się już 19 kwietnia na HBO Max. Na bank się obejrzy. A jak jesteśmy przy filmach i serialach, to na Netflixie w tym roku pojawi się anime Tekken Bloodline. Zapowiada się ciekawie. A jak jeszcze Wam mało growych ekranizacji, to w sieci pojawi się informacja, że powstaje seria na podstawie gry e Tale. Super, bo gra miała niesamowity klimat, choć gameplayowo trochę pod koniec męczyła. 17 marca na State of Play Sony pokazało dość obszerny materiał z gry Hogwarts Legacy i szczerze tytuł ten nawet mi się bardzo spodobał, do momentu kiedy ukazano walkę. Niestety nie jestem w stanie zdzierzyć tych kolorowych światełek wypluwanych z różdżek. Nie moje klimaty, ale fanom na bank powinno się spodobać. Premiera pod koniec 2022 roku. Konami odnawia znak towarowy Silent Hill, podobno to rutynowe działanie, aby nikt inny nie mógł go użyć, a dla fanów to znak, że kolejna odsłona Silent Hill powstaje. Ja emocje wstrzymam na wodzy i poczekam na rozwój sytuacji, choć nie ukrywam, że nadzieja się rozbudziła. Nie da się ukryć, że GTA V na Next Gen to skok na kasę i dojenie krowy aż zdechnie. Tytuł ten niewiele różni się graficznie od wersji PS4 Pro i liczni zauważą różnicę, a Ray Tracing, tak szumie zapowiedziany, tyczy się tylko cieni, no wyjątkowo słabo. Jeśli grasz w Aldering na PC, to lepiej wyłącz funkcje sieciowe, bo w grze jest luka dla hakerów, którzy mogą dzięki niej uszkodzić Ci zapisy gry, a chyba nikt nie chce stracić wielogodzinne postępy w grze. Oczywiście twórcy już starają się załatać lukę. Hideo Kojima pracuje nad nową grą, o której kompletnie nic nie wiemy. Prócz tego, że wykorzystuje innowacyjną technologię Sony. Technologia Mado, bo właśnie o niej mowa, to zaawansowany motion capture i to tyle. No dobra, kończę, bo dawno mnie nie było i chyba wyszedłem z sprawy. Pa!